Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i obolały na kulach, prawie na kulach, Alex Mercer i witam was w 11 odcinku z Prototype'a. Oczywiście moja chrypa też zaczyna szaleć, ale postaram się ją powstrzymać. Nie wykonałem tej misji z czołgiem, ona jest tak porąbana, że tego w ogóle się nie da zrobić. Najwyżej bym się musiał męczyć po wykonaniu całej tej serii. Zaczynajmy tą misję, nie wiem jak on to z tego wyjdzie, ale zobaczymy, jak nasz Alex Mercer podoła. O, temu to chyba trzeba... Obama? Co, Obama z okularami? To ty kurde chcesz se siorę przelecieć? Czyś ty oszalał? No, widzę, że mu woda sodowa do głowy uderzyła. Co o plecy? Co, plecki cię... Ej, co ty masz, kurde, na tych plecach? Kurde, guz ci wyleciał. Nie pierdol. Dobra. Trzeba sobie nieco trochę życia skonsumować. Najlepiej na ludziach. Dawać HP! Dziękuję. Dawać mi więcej, to jest za mało. Jebut. I ostatni, dzięki wielkie. O to mi tylko chodziło. A, widzę, że taka szybka misja. No to jedziemy po następną. I jeżeli to już będzie finał, przynajmniej mam taką nadzieję, to będę zadowolony, bo szybciej się seria skończy. I tej misji z czołgami nie będę robił, bo ona jest do dupy, do kitu. Nie chcę się męczyć. No i jakbym skończył dzisiaj tą serię, to może bym ruszył z Prototype'em 2. Kto wie? Kto go wie? Ale to jeszcze nic nie jest pewne. Ło, luju. Ło. Prawie bym się zabił. Jep. Jep. Chociaż skaczę dobrze, zwinnie, skocznie. Nie mam tu nic mu do zarzucenia. No tylko te skille no stracił, no. Tu mi go szkoda, że nie ma jak klepać przeciwników, ale coś, ta lokacja bardzo daleko od jego domu. Jebut. Kurde, no. Pieprzony kaszel. I tak za kilka dni już się wykuruje, więc to będzie dobrze. Musiałem porządnie zakrzyknąć. Łow pizdu. Siema! To jest Obama? O Jezu, co to za klopsik na klacie? Patrzaj na moje plecy! Wiem, ładne. No, jeszcze gruby śmie ze mną rozmawiać. Zamiast wyciągnąć ze mnie to gówno. No wstydziłby się. Kurde, wielki mi naukowiec, chirurg. Ała. Okej, dobra, czyli teraz trzeba
zlokalizować co? No nie czytałem dokładnie, ale chyba coś trzeba zlokalizować, tylko tyle zobaczyłem na szybko. Dobra. Ale to się uda bez problemu. O, już jesteśmy właśnie niedaleko. Trzeba uważać. Okej. Pięknie. Już jesteśmy. I co dalej? Znowu te... Kurde, zapomniałem jak się... Amfibie, tak. Są te amfibie, nie czołgi, a amfibie. Okej, a teraz co zrobić? Aha, trzeba ich zassać. Czaję bazę. Tylko najlepiej by było, jakbyśmy się zamienili w jednego z... O, dobra, zrobiliśmy głupotę życia. W sumie. No bez jaj, że już tyle mi życia zabrali. Rąbany. Dobra, jedziesz. Jeba, ja tu jestem jakimś kolesiem. Lul, jak go zmasakrował. Dobra. A on tam go musi zassać i nic więcej. Dobra, suwać dupy. Dobra, wychodź, wychodź, dobrze. O, ten chodzi do następnego. Nie! Nie, odpuść sobie. O Boże, ile żem życia stracił. Ej, to poważnie jest coś nie tak. Dobra. Teraz tam. Spoko. Ale im się szybko ucieknie. Przecież to są dyzmózgi. O, jak się fajnie szybuje. Jeszcze w stroju żołnierza. To fajnie to wygląda. Ten, jakie tu figołki salta robi. Dobra. Ło, ale jump roku normalnie. Dobra, lecisz tam. Jeb. I dobra, i co teraz? Bo ja nie wiem. Nie mam celu konkretnego, ale chyba trzeba te czołgi rozdupcyć. Ale te od razu wbił. Dobra. Dobra, no z rakietnic. A to teraz tu mam rakiety. Okej, spoko. Też się cieszę. Może warto by było to zniszczyć. Jeb. Tak dla zasady. To zniszczyć. Ło, jak dupło. Dobra. Idzie. Ło. Ostatnie rozdupcenie, ale jakoś poszło. Dobra. Ciągnij, dobrze. Ale dostanie w ryja. Dobra. Okej. Ale ja bym chciał to zniszczyć, no. Ale nie da się. Takie gówno. O, czyli teraz jakby się te działka pozamieniały, jeżeli chodzi o sterowanie. Dobra, następni. Sorry. Jeb. Okej, pięknie. No, jeszcze nie spadł. Co za... Dobra, teraz poszło. Dobra, tutaj jesteś. Zniszczyłem? Nie, trzeba go dobić. Jednak. Dobra. Dasz radę. Jedziesz z nim. Pięknie. Ło, jak poszło. Jeb. Jaka sieka. Uciekać? Czy jak teraz? Bo ja kurde nie wiem. Już. Jeszcze... O, następne. Tylko, że zaraz mój czołg padnie. O lol. A to trzy czołgi. Ej, wiesz czego? Lol, to się nawet za lufę umie chwytać. Nieźle.
A zresztą to jest Alex Mercer, to on wszystko tu umie. Dobra, świetnie. Też się cieszę. I jedziesz, kurde, w niego. Nawalaj. Dobra, poszło. Teraz ostatni. Pięknie. Ruszaj się cały czas. I pewnie przyjadą zaraz następni. Proszę, zaraz mi tego czołga rozdupią. O, udało się. Ale to chyba nie koniec misji. Dobra. Wyskakuj z tego czołga i uciekaj, bo ty masz, chłopie, mało życia. Ale jak jego zassamy, to dostaniemy. W sumie to na jedno i to samo wychodzi. Dobra. Oj, chwyciłem się, dobrze. Tej kurde, żeby mnie... O Boże! Uciekaj, uciekaj. Aha. Fajnie, że mnie załatwili. To wychodzi na to, że... No po tych skillach utraconych to jest kiepsko. No dobra, a już. To iść tamtym czołgiem. Niszcz wszystko, co na drodze ci stanie. Okej, okay, teraz trzeba zassać tego imbecyla. Dobra. Gdzie ten koleś? Dobra, tam jest. Dobra, bijaj, bijaj. Teraz bijaj albo nigdy. Jeb, dobra. Spoko. Oj, to teraz będzie miał wycisk. Dobra, pomij mi to. O, koniec. W końcu. O, jakaś misja była przyzwoita. Nie powiem, że nie była do dupy. O, i cutscenka od razu. Się napiję. It was perfect. They used Karen to get to me. Used the genetic material I'd collected to make a weapon to try and take me out. By the time I discovered she was working for Blackwatch, she was gone. But I had a bigger problem. A weaponized cancer was eating me from the inside out. I needed a doctor, okay? A special kind of doctor. I needed Ragland. How did it feel to be infected with something you couldn't control? Like my own body wanted me dead. Did you ever consider how the parasites helped? An intelligent cancer ripped from its host? Yeah, I did. Once. Right before I killed it. Tej, to ostro już chyba z jego wspomnieniami. Dzień 8. O kurde, to jeszcze 9 dni. To już jesteśmy w sumie przy połowie tej infekcji. Jakieś misje mamy poboczne. Może warto by było zrobić. Co my tu mamy? To mamy tą czachę, w którą będzie ciężko się... Są dwie czachy. Trzy nawet, o kurde. No to nieźle, nieźle. Ale tylko teraz nie wiem, która jest która. A, czyli to jest... Nie. A, to musiało mi zniknąć. Nie, tutaj jest. Do tego nie wykonuję. Za Chiny, bo tego się nie da. Najbliższa nam misja. Zrobimy sobie to. Okej. Okay. O, to jedziemy z tą misją. A właśnie, jakieś upgrade'y nowe powchodziły. No wiecie, zawsze można coś zrobić, ale jak nic... O, jest. Na maksa sprinta, albo jump. A w sumie na jedno i drugie starczy. Ale jeszcze sprawdzę tutaj, czy czegoś nie ma. Regen delay. A, że szybsza regeneracja życia. A w sumie to by się przydało. A, tego nie było. To w sumie zajebiste. O nie, bierzemy to. Bo właśnie takie coś mi się musi przydać. No, takie coś to się musi przydać. Przecież kurde, ja tam nie wyżyję. Ojlu, o Boże, ile upgrade'ów mnie czeka. Oj, 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 oj. No to coś, szczerze, to chyba jeszcze nie będzie koniec w ogóle tej serii. Jak tyle jeszcze upgrade'ów przede mną.
Ohoho. Dobra, ale mamy podobno jakiś sprint na maksa. Więc sprawdźmy to lepiej. Ale fajnie. Regeneracja many, czy życia. I takiego czegoś właśnie było mi trzeba. Przecież teraz nie muszę w sumie zasypać ludzi. Tak, wiecie, normalnie. Dobra, czyli mamy tu zadupienia w minutę 15, okej. Taki rekord ma być. Albo mniejszy jeszcze. Czy większy. O kurde. O Jezu. Co my tu poczyniamy? O kurde. Ło. Jak nas odrzuca. Ło. I kurde. Ale jadą koksy normalnie. Dobra. Czyli z bazuki mamy rozdupiać się tych mutantów, okej. Nie ma sprawy. Jebud, jak to idzie ładnie. Ty uważaj, żeby mi tu nie podszedł przypadkiem. No kurde, muszą mi podchodzić pod nogi. Dobra, jest 8 na 8. Damy radę, pewnie. Trzeba wierzyć w to. Jeb, jak ich tu normalnie rozrzucamy jak chcemy. I wyrąbane na resztę. Dobra, jedziemy z nimi. Dobra, 3 na 4, da radę, da radę! O kurde, uważać, uważać! Przecież tego nie możemy zawalić teraz. O kurde, no! Strzelaj, że coś, no i nie będzie rekordu, nie? Nie będzie. A niech to, kurde, nie będzie rekordu. Rąbać to. Dobra, będzie silver. Będzie silver. O. Dobra, trudno. Wyrąbane mam na to. Byleby właśnie sobie tylko to zostawić. Teraz tak. No nie chcę tego, kurde, czemu ja ciągle select klikam, kiedy ja start powinienem. Dobra, to jeszcze mamy to. Teraz się przelecimy w tą stronę. Tylko może byś już przyjął postawę Alexa. Jeśli można. A teraz dobra, tutaj. Ło, jak dupło. A więc co tu możemy? A, 100 trzeba ubić. Czyli tu będzie teraz czas się niestety do przodu. Znaczy do tyłu. Okej, dobra. Znowu z bazuki. I to trochę cienko. Ej, to ja w życiu nie załatwię tylu. W życiu. Nie ma bata, żebym ja 110 załatwił. No chyba, że przy odrobinie szczęścia coś może się udać, nie wiem. Próbować zawsze można. No kurde, ale jak oni będą mi tak podchodzić, no to w życiu tego nie zrobię. Dobra, mamy już brąza, to jest jakiś sukces. Ale fajnie ta bazuka ich odrzuca. Je, mnie też przy okazji musi odrzucać. No jeszcze z 50, nie całe 50, dasz radę. Jebud, jak mnie to ładnie wywala. Dobra, jedziesz, jedziesz. Kurde, ale jak oni podchodzą, wchodzą w drogę. To co ja mogę zrobić? Dobra, mamy silvera przynajmniej, no dobrze. No i kurde, teraz nie mogę ich powybijać. Takie chamstwo. O, goldzik był, ale nie rekordzik. Ale jest goldzik. Dobrze. A nie, pobiłem. Atakiwał. Atakiwał. A że mi się udało nawet. Dobra, te orby bym pozbierał. Ale dobra, to jeszcze jeden. Jeszcze jedną misję bym tak przywalił. Tom. Dobra, coś z armorem. No co kopiesz mnie, żebym ja cię zaraz w mózgu nie kopnął.
A to w sumie mogę już wyrzucić, bo to mi się nie przyda. Jep. Właśnie mamy ten maksymalny sprint. Zobaczmy, jak on działa. Ło, jak on teraz sprintuje. Przewalenie. 300 na godzinę normalnie, jak Lampard. Jep. Dobra. To coś trochę mi tak spadkuje, jeżeli chodzi o FPS-y. A to chyba chwilowe, mam nadzieję. Dobra, zrobimy to jeszcze i kończymy odcinek, bo mam wrażenie, że już będzie z 20 minut. Jak nic, dobra. No kurde, co ty w czołga kopiesz? Dobra, 125, ale znowu z czołga? Czy to misja już była przypadkiem? Nie. W tym miejscu nie, to jeszcze nie. Ale i tak wiem, że mam przewalone. To jest misja, kurde, dla hardkorów, no wyłącznie. Bo jak chyba wiecie lub nie, no te czołgi mogą mnie w mig rozdupić. Dobra. Jak na razie idzie mi dobrze. Do czasu, o właśnie, tak jak teraz. Tak jak teraz, kurde. A, będę miał pół życia, no już mam, nie, no prawie pół życia, ale kurde, i tak są przerąbani. W tym. Dobra, przyjechał czołg, zaraz mi rozdupi kolejną część damage'a, o właśnie. Dobra, szybko coś tu padają. O dziwo. Może dlatego, że to inny model czołgu. Dobra, poszło. No na razie idzie mi tak sobie, bym powiedział. Chociaż chciałbym, żeby no lepiej szło. Ale no nic na to nie wskuram. No i zaraz zdechnę. Mówię wam. Przecież tych misji się nie da robić. Dobra, zdychajcie. Wszyscy najlepiej. Gdzie ten czołg? Zarąbany. Dobra, poszedł. Może chociaż uda mi się tą misję skończyć. Nie proszę o zbyt wiele. A, no i właśnie o tym mówię, że to jest chyba najbardziej przerąbany tryb rozgrywania misji pobocznych, jaki tylko mógł być. Dobra, wyrąbane mam na te czołgi. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Prototype'a. Jeżeli wam się spodobał, możecie mu ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo!